Dzień dobry, mój dzisiejszy gość, były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Pogoda mimo nadejścia wiosny trochę kaprawa, a politycznie jak pan? Szykuje się pan w październiku na jest, czy no? Na dziś to jest 60-40 dla PiS. Opozycja w większości nie rozumie dalej polityki. Kaczyński zrozumiał to idealnie. Pewnie nie to, że sam zrozumiał, ale wynajęli w odpowiednim momencie jedną z najlepszych PR-owych agencji amerykańskich i cały czas z nią współpracują. Trochę po cichu, trochę głośno, trochę im płacą normalnie, trochę płacą inaczej i oni rzeczywiście działają, są świetni. Okazało się, że ludzie podejmują decyzje emocjami. Ale niestety proszę zwrócić uwagę, że w polskiej polityce tak naprawdę tylko PiS i trochę Tusk działa na emocje. PiS wyłącznie na emocje. Wszystko, co robią, robią na emocjach i dlatego ich elektorat emocjonalnie zbudowany na narodową Polskę Kaczyńskiego jest impregnowany na złodziejstwo, jakie ma miejsce. Co wie Kaczyński, czego inni nie wiedzą? Że trzeba budować emocje i on podzielił Polskę na dwie, mamy dwie Polskie. Zresztą to nie było trudne do podzielenia, bo Polska zawsze była dwojakiego rodzaju. On tę Polskę podzielił na dwie części i tę swoją część buduje, karmi, żywi i tworzy emocje dla tej części nieustająco i cały czas. Ostatni akt to jest Jan Paweł II, to jest znów kolejny element, tak, ale to jest kolejny element emocji. Proszę zwrócić uwagę, wrócił Tusk, któremu nie zależy na władzy, bo on już czuje się spełniony. On już zrobił Że bardzo mu zależy na władzy. Nie, ale tak, ale zależy mu na czymś innym. Znaczy, zależy mu na odsunięciu, tak, na odsunięciu Kaczyńskiego od władzy, bo ten nie tylko, że uprzykrza jemu życie, ale uprzykrza także życie rodzinie, co jest strasznie podłe i naprawdę w świecie właściwie prawie że niestosowane, a w Polsce nagminnie stosowane. Więc Tusk musi się zemścić, musi wygrać, czyli żeby Tusk się musi wygrać, zemścić. Żeby normalnie żyć, tak? Tak, ale właśnie Tusk gra na emocjach, bo budowanie antypisu jest totalnie emocjonalne. Znaczy powiedzenie, nie wiem, Cela plus, to jest totalne emocje, które budują ogromną część tej drugiej Polski, czy innej Polski, zbuntowanej przeciwko PiS-owi. Nikt tego inny nie robi. A mówi pan, że opozycja nie rozumie tego, co rozumie Kaczyński. Czyli opozycja poza Tuskiem? Tak, tak. Cała opozycja, znaczy tak. I ogrom Platformy Obywatelskiej tego nie robi i wszystkie pozostałe partie. Znaczy ani Lewica tego nie robi, ani nie robi tego Hołownia, ani nie robi tego PSL. Znaczy PSL to w ogóle nic nie robi, ale Hołownia przez pewien czas troszeczkę budował emocje, znaczy mówiąc, że on jest antysystemowy, on nigdy... Ostatnio chyba jest bardziej antytuskowy. No właśnie, no, ale nie, to akurat dla budowania samego Hołowni to może nie jest takie najgorsze, tylko że on to robi źle, a jednocześnie ma w swoim gronie ludzi, którzy zawsze z władzą byli związani, więc on nie jest żadną świeżynką. Nie można powiedzieć, że on jest świeży, w związku z tym on przyciągnie tych, którzy świeżość lubią, którzy powiedzieli, cała polityka polska jest do niczego, więc my sobie wybierzemy Hołownię. On nawet na czyli to świeży, nawet już nie gra. Albo Biedroń, tak? A nie jest już taki, tak. Nie jest już taki jak tamci i dlatego przegrywa i no myślę, że będzie raczej szedł w dół niż w górę cały czas. PSL w ogóle nie wiadomo, jaką politykę uprawia. Jest prawie że niewidoczne. Jest także niewidoczne na wsi. Wieś jest totalnie przejęta przez PiS, a dziś ta wieś niezadowolona idzie do innych, ale wcale nie idzie do PSL-u. PSL jest cały czas na granicy, ale dlatego, że jest wielką partią. Bo to są dwie wsi. Jest wieś socjalna i wieś
rolnicza, prawda? Ta rolniczo-pożarnicza jest może PSL-owska, ale ta socjalna jest zupełnie pisowska. Jest pisowska socjalna, ale ta rolnicza też nie jest do końca PSL-owska, dlatego że to jest ta część, to jest pewnie ta część Polski, która na Unii Europejskiej zyskała najwięcej. Chyba nigdzie nie poszły tak ogromne pieniądze, jak na Polskę rolniczą. Ta Polska rolnicza dostała ogromne środki, unowocześniła się, zakupiła nowoczesny sprzęt nie tylko do produkcji, ale także do życia i no, ma się dobrze. Moim zdaniem ma się dobrze. Oczywiście jest, wiadomo, jest lepszy rok, gorszy rok, tak jak ze zbiorami, z cenami i tym podobnymi rzeczami. I mówi pan, że PSL jest im do niczego niepotrzebny? PSL nie jest już im do niczego potrzebny. PSL się totalnie zagubił i tak naprawdę nie wiadomo, o co PSL-owi chodzi. O przetrwanie, jak zwykle. No tak, ale takie mówienie, że my nie możemy budować koalicji z Platformą Obywatelską, bo Platforma Obywatelska ma, nie, bo Platforma Obywatelska ma złą przeszłość. No, sorry, ale PSL ma dokładnie taką samiutką, co do joty przeszło się Platforma. Rządziła z PO przez wszystkie poprzednie lata i odpowiada za wszystko, co się wydarzyło w Polsce na równi z PO. Patrzą na Tuska, który mówi o związkach partnerskich i odzywa się u Kośniaka echo pod tytułem tej krytyki w partii pod tytułem o, ten tęczowy Władek i umiera ze strachu po prostu, że straci pracę, partię, działaczy i elektorat. Nie tak? To jest w ich przypadku złudne. Znaczy oni nie widzą, jak Polska się zmieniła i myślę, że jednak nie analizują badań, bo proszę zwrócić uwagę. Przepraszam, tylko że przerwę. Za chwilę dojdziemy do Jana Pawła II. Nie, nie, ale nie, nie o nim. Będzie pan mnie przekonywał, że wcale tak bardzo się nie zmieniła. Nie, zmieniła się. Jan Paweł II jest zupełnie innym rozdziałem, ale proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Otóż PiS miał ponad 40% poparcia. Ma mniej więcej 30-35, czyli mu spadło. Czy zyskał na tym Hołownia? Nie. W tym czasie Hołownia stracił. Czy zyskał na tym PSL? Nie. PSL ledwo trzyma się 5%. Czyli wcale elektorat, nazwijmy go konserwatywny, czy katolicki, czy chadecki, nie przepływa do nich, mimo że oni cały czas grają tymi samymi skrzypcami. Znaczy skrzypcami w związku z Kościołem, obrony Kościoła i tym podobnych rzeczy. To jest bzdura. Nie ma czegoś, nie ma takiego elektoratu, którego oni chcą reprezentować. Czy który oni chcą reprezentować? Wracając do pierwszej myśli, symetryści często i gest narzekają na polaryzację, dwa plemiona i konflikt. A pan mówi, że tu nie ma co narzekać, tylko trzeba z tego budować, bo to jest realna polityka. A nie, bo taka jest Polska. To nie, po prostu taka jest Polska. Nie ma Polski pośredniej pomiędzy. I to proszę zwrócić uwagę, jeśli przeanalizujemy sobie wybory od 90 roku, to zawsze się pojawiał jakiś Tymiński, Palikot, Kukiz, ktoś, kto wchodził w ten środek pomiędzy, ale nic z tego nie wynikało. Wie pan, ja powiem tak, a w 2005 roku, kiedy premierem został niejaki Marcinkiewicz, to dwie partie de facto centroprawicowe albo prawicowe szły łeb i w łeb i tam nie wyglądało to na taką ultrapolaryzację. Pół Polski się spodziewało, że razem rząd stworzycie. Ja też zresztą się spodziewałem, bo ja byłem popisem tak zwanym. I no, ja się pomyliłem, ale tylko się pomyliłem dlatego, że w tym czasie Kaczyński zmienił zdanie. W ogromnej mierze to właśnie Kaczyński, a nie Tusk zmienił zdanie. To wtedy on gryząc wargi, przygryzając wargi, zrobił sojusz z Rydzykiem.
wcześniej, krytykując Rydzyka, może nawet najsilniej na scenie politycznej. I dlaczego zrobił ten sojusz? Dlatego, że zrozumiał, że jest elektorat, który jest bardzo łatwy do zagospodarowania. To jest elektorat trochę Polski biednej, ale takiej bardzo katolickiej, takiej nacjonalistycznej. Temu elektoratowi żyło się dużo lepiej wbrew pozorom w PRL-u niż w wolnej Polsce, bo nikt w wolnej Polsce ich nie szanował, bo w wolnej Polsce szanowało się ludzi przedsiębiorczych, biznesmenów, tworzących miejsca pracy, robiących różne rzeczy, ale właśnie nie tych bogobojnych. A czy jako premier bywał pan w telewizji Trwałem i w Radiu Maryja? Raz. I co, że tak powiem, czuł się pan swój, akceptowalny? Nie. Nie. Nie, ja w ogóle mówi byłem... Mówi pan o Rydzyku czy o słuchaczach? Nie, ja byłem w ogóle raz i jedyny raz w Radiu Maryja, bo nigdy wcześniej, nawet wcześniej było tak, że miałem zaproszenie, ale nie zostałem wpuszczony na antenę. A potem już nigdy nie chciałem być w tym radio. Natomiast no Rydzyk kupuje i chce, może każdego przyjąć, kto będzie mu przynosił pieniądze, to w ogóle nie ma absolutnie dla niego żadnego znaczenia. Natomiast słuchacze wtedy to byli słuchacze szerzej niż tylko ci, którzy są dziś. Oni dziś rzeczywiście to jest enklawa, to są ludzie. My nie bierzemy, panie redaktorze, pod uwagę tego, jak Polska się zmienia, chociażby pod względem demograficznym. Otóż 54. rocznik, rocznik wyżu demograficznego, to jest prawie 800 tysięcy urodzin w ciągu roku. Czyli my mamy 10 lat, gdzie urodziło się ponad 700 tysięcy ludzi rocznie, czyli 7 milionów ludzi z okolic roku 54. Dziś ma 70 lat. Czyli 70. Dziś to są 70-latkowie. Oni dziś weszli już i dalej wchodzą, szturmują. Ja jestem z końca tego wyżu, 59 rocznik. Oni szturmują dziś emerytury. Oni przychodzą na emerytury. Oni wchodzą do namiotu Kaczyńskiego. To jest 7 milionów ludzi, którzy przechodzi w tej chwili, przeszło już na emerytury. My jesteśmy wychowani jakby w innej Polsce, właśnie w takiej albo komunistycznej, albo katolickiej, ale my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni jako generacja, bo nie ja akurat, ale jesteśmy jako generacja przyzwyczajeni do dostawania. Że państwo da, tak? Tak, że to państwo da. Ja pamiętam takie rozmowy, jak byłem posłem z ludźmi właśnie starszymi ode mnie wtedy, jak ja, no, że oni chcą pracy. No to ja dzwoniłem do znajomych biznesmenów i mówiłem to pracy. No oni mówili, no dobra, takie stanowisko. Ja mówiłem, słuchajcie, tu, pach, jest. Nie, nie, w jakiejś państwowej firmie. Żeby bezpiecznie, tylko w państwowej, tak? firmie. Tak, to jest pokolenie, które jest takie. Ja nie narzekam, ja tylko je opisuję. My mamy za mało opisów socjologicznych tego, co się dzieje w Polsce. Drugi wyż demograficzny, odbity od tego, to jest 83. rocznik. Rocznik mojej córki. Wtedy się urodziło 740 tysięcy dzieci. To wtedy jak było zimno, było w stanie wojennym. Tak, wtedy było najwięcej, ale to proszę zwrócić uwagę, znów mamy wtedy przez 10 lat, czyli 5 do przodu, 5 do tyłu, mamy 7 milionów ludzi w wieku 40 lat. To są ludzie do produkcji, do biznesu, do wszystkiego najlepsi. Oni już mają genialne doświadczenie. Czyli to jest pokolenie, zdobyte. Oni raczej platforma, tak? Tak, oni raczej platforma. To jest ta część, która chciała tworzyć klasę średnią, która właśnie skorzystała na Polsce, ale dziś trochę się zawiodła i część z tych ludzi, to jest właśnie dziś popiera Tuska, ale część z tych ludzi w ogóle nie popiera nic, bo im się w ogóle już ta Polska przestała podobać, bo oni potrafią się w niej znaleźć. Pan, bo jest to strasznie silne w części elektoratu opozycyjnego, już o PiS-owskim nie mówi, bo to jasne, emocja antytuskowa. Co jest jej źródłem? Co takiego strasznego stało się w tej epoce Tuska poza podwyższeniem wieku emerytalnego? To był... Jakie to nieszczęścia Polaków spotkały? Nie, to był duży błąd. To był duży błąd, ale ja przepraszam, bo tu
W moim przekonaniu, bo jeśli mówimy o emocjach, to jednak Polacy wtedy troszeczkę zawiedli się na Tusku w tym sensie, że uważają, że on trochę z Polski uciekł do Europy i nie pozostawił po sobie lidera. On nie wychował przez te lata żadnego lidera. Ewa Kopacz była bardzo... To nie ty ładnie tłumaczy skrajnej niechęci. Skrajna niechęć to jest niechęć, której my nie potrafimy teraz zbudować wobec Kaczyńskiego. To jednak są afery, które wtedy wybuchały. One były oczywiście, to był pikuś w odniesieniu do afer, które są dziś, ale jednak ludzie pamiętają Tuska z różnych afer. Znaczy, że wtedy też się kradło. I dziś między innymi dlatego nie możemy zbudować tego przekonania, że dzisiejsza Polska to jest Polska totalnie złodziejska. Znaczy takiej Polski nie było ani za PRL-u, ani w wolnej Polsce. Nigdy tyle nie kradziono, Polaków. Nie potrafię tego zrozumieć, ale ludzie tego nie widzą, że dziś mamy tak mocno złodziejską Polskę, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie mieliśmy. Może ci, o których pan powiedział, ci 70-latkowie mówią, jest 13 i 14, niech sobie kradną. Tak, bo dzielą się z nami. Tak mówią. Dokładnie tak mówią. I na to trzeba znaleźć odpowiednią odpowiedź. To znaczy trzeba dotrzeć do tych ludzi. Teraz jak do nich dotrzeć? Znaczy trzeba pokazywać te fakty, tak? I grać na ich emocjach. To znaczy, że oni dziś niby mają 13 i 14 emeryturę, ale mają emeryturę mniejsze realnie niż były te emerytury 10 lat temu, bo mogą mniej za to kupić, mniej leków, bo leki są drogie, bo jest inflacja i wszystko wokoło. Ale jak do nich trafić? Jest bardzo trudno do nich trafić, bo oni nie mają internetu, oni nie mają laptopów. Oni nie czytają z mediów. Są jeszcze Polacy, którzy nie mają internetu? Tak, no, ludzie 70-letni no, korzystają na naprawdę bardzo ograniczony sposób, a zwłaszcza w małych miejscowościach. Oni oglądają tam szczujnie, no, po prostu oglądają szczujnie, codziennie. Więc trzeba do nich dotrzeć. W jaki sposób do nich można dotrzeć? No tylko dochodząc do nich z wiadomościami, czyli albo bezpośrednio, albo przez specjalnie dla nich stworzone media, które zostaną do nich dostarczone. Z tego, co pan mówi o tej polaryzacji wcześniej, to ja rozumiem, że i ta szczujnia może być ohydna, ale politycznie z punktu widzenia Kaczyńskiego ma sens. Oczywiście, że ma sens. Nie, no ona tworzy pisowski naród. Znaczy szczujnia jest głównym spoiwem pisowskiego narodu. Nawet nie te datki, nie te 500+ i 13 czy 14 emerytura, tylko właśnie ta szczujnia. To jest tak, oni tak? Cały czas nienawidzą Tuska, nienawidzą opozycji, uważają, że to jest obce w Polsce ciało, pozabierać im paszporty, pozabierać im wszystko, a najlepiej wyrzucić ich z Polski. A tu jest Polska, która jest bogobojna, katolicka, spokojna, taka, która sobie tam modli się do papieża i powiewa biało-czerwoną flagą. Jedna lista, to ma sens czy nie ma? Co do zasady. Widzę, że ma pan schizofreniczne podejście. Nie, ja już nie mogę, mi już jest ciężko w ogóle o tym mówić, dlatego że jeśli ktoś wie, co to znaczy metoda Donta, to w ogóle jakby nie powinien zadawać sobie takiego pytania. Ja rozumiem, że to jest pytanie dziennikarza. Tak, na to Hołownia i Kosiniak powiedzą panu, my mamy swoje badania. No ale to, Boże, no to niech pokażą, tak, te swoje badania. Nie ma czegoś takiego. W sytuacji, kiedy jest Dont, trzeba wygrać wybory. Samo KO w dzisiejszym stanie rzeczy, może to się zmienić przez pół roku, bo świat jest strasznie dynamiczny, tak? Czy Tusk nie ma sufitu? Bo my nie bierzemy pod uwagę, panie redaktorze, tego, że kiedyś świat się zmieniał co 5 lat. Był inny. Co 10 lat jeszcze wcześniej.
potem się zaczął zmieniać tak co 2 lata. Zaczęliśmy widzieć zmiany. Dziś świat się zmienia co miesiąc. Naprawdę za miesiąc możemy mieć naprawdę coś, co będzie jednak inną sytuacją. I na świecie, i w Polsce. Świat się zmienia dużo szybciej niż kiedyś. My tego nie dostrzegamy, bo zajmujemy się, naprawdę, no, dla mnie to jest zaskakujące, bo już nawet nie, szkoda chodzić po mediach, zresztą od 3 lat nie chodzę, ale generalnie, bo pytania są o to, że dziś Morawiecki powiedział coś, a Kaczyński powiedział coś innego, a ktoś powiedział jeszcze coś, przecież to nie są fakty. No powiedzieli, niech se mówią, kogo to obchodzi. Nie ma czegoś takiego jak fakty, bo ktoś coś powiedział, a my rozmawiamy o tym, dlatego polska scena polityczna jest zbudowana na narracji pisowskiej, bo my cały czas rozmawiamy, co ci wariaci, co ci złodzieje powiedzieli danego dnia. Trzeba ich ignorować? No nie to, że ignorować, no ale nie przesadzać z tym, że oni coś powiedzieli. No co to znaczy, że premier powiedział? No co zrobił premier? To, ale ja rozumiem te emocje Hołowni i Kosiniaka pod tytułem boją się, że nasz sąsiad z poprzedniej klaty, z klatki obok, czyli Tusk, po prostu ich połknie. Zmajoryzuje, połknie, zdominuje. Nie jest to politycznie abstrakcyjna obawa, prawda? Jeśli wynegocjują dobre warunki list, to listy są dosyć proste. To nie jest tak, że tam ktoś... Zdarza się oczywiście, że z 10 miejsca ktoś dostaje się, ale tak naprawdę te listy są w większości takie, że 1, 2, 3 w różnych okręgach do któregoś miejsca po prostu wchodzą i tyle. Więc jeśli mają dobrych ludzi, wprowadzą ich do parlamentu z wspólnej listy, to nie stracą podmiotowość na przyszłość, bo różnica jest taka pomiędzy Kosiniakiem, Kamyszem i Hołownią, a Tuskiem. To jest różnica 20 lat i na tym ta różnica polega. Im nie spieszy się jeszcze do pokonania PiS-u, bo oni będą politykami tak, że za 10 lat, a Tusk być może już nie. Czy pan Persaldo racjonalizuje ich stanowisko, czy mówi pan, że ono jest bez sensu? Nie, ono dla Polski ono jest bez sensu. Dla nich ono też jest bez sensu. To czego oni się boją? Czego oni, to naprawdę się boją, czego nam nie mówią? Nie, boją się, bo są słabi. Tak? Słabi ludzie się boją. To znaczy silni też się boją, ale inaczej. Silni się boją, ale szukają rozwiązania. A oni się boją i nie robią nic, tylko ogłaszają bez przerwy jakieś rzeczy. Listę spraw, no, tak? No, że rozpoczęliśmy dyskusję, no, powołaliśmy zespoły, no, chcemy referendum. No, po prostu robią rzeczy, których nikt w Polsce nie rozumie. Nie wiem, czy ich członkowie rozumieją. Czy Tusk na tę jedną listę powinien już machnąć ręką? Nie, no nigdy się nie macha ręką. Nie. No nie, no polityka to jest sztuka kompromisu. A co to musiałoby się stać, żeby dziś niemożliwe za 3 tygodnie było możliwe? No dalsze spadki poparcia dla obu partii, z którymi będziemy mieli do czynienia. Panie rektorze, żeby było jasne. Czyli oni oczywiście tu jeszcze progu, chodzi o parę, tu jeszcze chodzi o parę innych rzeczy. Bo oni już dogadywali się, Hołownia z Kosiniakiem, że stworzą jedną listę i już mieli to ogłosić. Ale okazało się, że obie partie boją się wystartować jako koalicja, bo boją się 8%. Mnie to dziwi, ale okej, boją się. Więc muszą wystartować jako komitet, żeby mieć tylko 5%. To oni się... A wtedy się boją, kto ma być liderem tego komitetu, kto dostanie pieniądze. To jeszcze, nie wierzą sobie wzajemnie. Czyli jeszcze pożrą się między sobą na tak, końcu, nie tak? Wierzą sobie wzajemnie w to, że podzielą się tymi pieniędzmi, które ewentualnie uzyskają ze wspólnej listy. Dlatego nie ogłosili wspólnej listy. I proszę teraz zwrócić uwagę, na jakim poziomie, znaczy tak, tu Polska się wali, naprawdę, w Polsce nie ma już demokracji, w Polsce jest totalne bezchołowie,
jest złodziejstwo, codziennie kradną. Ja już ostatnio nawet ogłosiłem, że cieszę się, że jest weekend, bo w weekend budżet jest zamknięty, wszystkie instytucje państwa są zamknięte, czyli w weekend oni nas nie okradają. Jesteśmy wolni od kradzieży. Muszę pana powiedzieć, że wałki można też robić w weekend. Ale oni w weekend się szykują, żeby potem przez 5 dni roboczych nadrobić, więc oczywiście to jest tylko... Ale jak pan ocenia to, bo wygląda na to, że w gangu Kaczyńskiego jest sprawiedliwy podział łupów. Wy od Ziobry bierzecie Fundusz Sprawiedliwości i Lasy, ty Adam Bielanie mówisz, bierzesz kasę z NCBR-u i z innych spółek, my bierzemy całą resztę. Tak. Czy gang Kaczyński jest w miarę sprawiedliwy? Corleone tak samo dzielił. Tak, ale to Kaczyński tu się akurat rozwija. Rozwija się i to w tempie też, no takim jak świat właśnie. No tak, za pana czasów to się mówiło, że można go krytykować za wiele rzeczy, on jest osobiście uczciwy i na złodziejstwo by nie pozwolił. Dokładnie tak. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze w pierwszej kadencji pogonił posłów, kazał im wpłacić to nam się należało, szydło, prawda? Kazał wpłacić te nagrody na jakieś cele charytatywne i obniżył posłom przecież uposażenia wtedy. Jeszcze to było, nie wiem, 4 lata temu czy 5 lat temu, prawda? On jeszcze wtedy dlaczego mu wszystko puściło? Bo teraz już desperacja za wszelką cenę władzy. Bo nie utrzymałby tego tałataństwa. Czyli żołnierze muszą kraść, tak? Żołnierze muszą mieć nagrody. Czyli żołnierze, jak idą na wojnę, to mają prawo gwałcić, mają prawo rabować. I oni są na wojnie i oni mają prawo gwałcić i rabować Polskę. I Bielana nie skrzywdzi oczywiście. Nie skrzywdzi absolutnie Bielana. Bo się naruszy system, czy dlatego, że Bielana jest za blisko ucha cesarza? Nie. Oczywiście, że Kaczyński aż tak głupi nie jest i on część z tych ludzi, jakichś tam Mejzów czy innych, to on oczywiście pogoni. Pogoni w ten sposób. Tam już po prostu salta robi. Nie, ale pogoni w ten sposób, że ich nie wpuści na listę. Nie, w ostatniej chwili ich wszystkich powykreśla. Nie wszystkich, bo Bielana nie wykreśli, Ziobry nie wykreśli, ale część z ich osób, tych, które najbardziej mu za skórę zaszły, on wyrzuci z listy w ostatniej chwili. Czyli jak ktoś narobił totalnego chlewu, dostanie... Tak, absolutnie taki ktoś jak Mejza, czy taki ktoś, nawet Kowalski, oni mogą w ostatniej chwili wylecieć z listy. Kaczyński tu sobie troszeczkę porządku rzeczywiście zrobi, bo ma z nimi za dużo kłopotu, znaczy musi się bardzo upokarzać, żeby utrzymać większość parlamentarną. I tak wytrzymuje, nie? Cierpliwie różne ciosy. No ale dlaczego to wytrzymuje? Dlatego, że ta wojna, ta nienawiść jego do Polski... Ja nie wiem, czy panie rektorze, pan pamięta, ale my mieliśmy rozmowę w 2015 roku u pana. I pod koniec 2015 roku. Ja wtedy w tej rozmowie też mówiłem już o tym, że to jest z nienawiści, że on nienawidzi polskich elit, bo uważa, że polskie elity zabiły mu brata i dlatego się mści. A jego nie doceniły. Mści się na polskich elitach. I proszę zwrócić uwagę, on zresztą ostatnio powiedział, że on już stworzył nowe elity. Tak, stworzył nowe elity, jest po prostu niesamowite. Ale rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, on robi wszystko, by stłamsić polskie elity, gospodarcze polskie elity, intelektualne polskie elity związane z uczelniami, z instytutami, z kulturą. Wszystkich tych ludzi on odcina od jakichkolwiek środków finansowych, bo on buduje i udaje mu się budować oligarchię, to znaczy Obajtek już jest oligarchą, to nie ulega wątpliwości. I cała masa ludzi już ma majątki zbite na lata. A Obajtek mu nie przeszkadza, taki Obajtek, kiedyś by mu przeszkadzał, tak?
Nie, bo Obajtek jest posłuszny. Znaczy, jak on mu każe kupić gazety, to on gazety kupi. Jak on mu każe kupić coś kolejnego, to jeśli on mu każe sponsorować różne miejsca... Czy dopóki nie fiknie, to jest okej, absolutnie. Tak? No, i też może kraść ile chce, byleby tylko dawał pieniądze tam, gdzie potrzeba. Myśli pan, ucieszył z historią z Janem Pawłem II? I ja nie wiem, czy oni tego nie wywołali. Myśli pan? Tak. Giertych tak sugeruje, że Jędraszewski... To jest możliwe. Tak? To jest możliwe, dlatego że oni musieli znaleźć jakiś kolejny moment. Grający na emocjach. Musieli to znaleźć i bardzo możliwe, że zwłaszcza ta książka, która chyba była pierwsza, no bo było wiadomo, że ona jest już robiona, tworzona, wiadomo o czym jest, w elitach, prawda, dziennikarskich, to zwłaszcza ta książka, no ktoś jednak tam temu człowiekowi dał parę informacji związanych z tym. Bo teraz proszę zwrócić uwagę, obrona jest obroną, można powiedzieć, nawet nielogiczną. Bo nikt nie mówi, że książka czy reportaż zawiera nieprawdę. Znaczy mówi, ale nie, mówi, to nie jest fakt, fakt jest taki. Nie, fakt jest taki. Ja mówię inaczej. Takiej rozmowy w ogóle nie ma. Inaczej, nawet jeśli takie są fakty, nie może to przesłonić wszystkiego, co dla tego kraju Wojtyła zrobił. Nie, ale oni nawet tak nie mówią. Oni od razu uderzają, że to jest atak, to jest zamach na Jana Pawła. To jest atak, przecież to jest właśnie budowanie emocji. A nie jest. Bo to jest, znaczy... A co by pan, jakby byłby pan w Radzie Nadzorczej TVN, no to by, co by pan powiedział? Poczekajcie z tym do wyboru. Nie wiem, co bym powiedział. Pan redaktorze, pan mi nie uwierzy, ale tak, ja kocham Polskę. Wierzę. I ja bym chciał, żeby Polska była bardzo silna. I teraz moje doświadczenie życiowe jest takie, że siłę, naprawdę siłę buduje się na prawdzie. I naprawdę siłę, moc buduje się na wyciąganiu ze swojej przyszłości rzeczy złych. Jeśli człowiek je odsuwa od siebie, jeśli się do nich nie przyznaje, nie potrafi ich przyjąć i przeprosić, to nie będzie mocny. Nigdy. I państwo, które nie potrafi dostrzec, że Polacy w czasie Holokaustu źle się zachowywali, że wobec komunistów źle się zachowywali, że się źle zachowywali w różnych miejscach. I najważniejszy Polak XX wieku, Jan Paweł II, ma też rysy na sobie, jeśli naród nie potrafi tego docenić, ale będzie słaby. My jesteśmy chowani na Sienkiewicze. Ale dlatego jesteśmy słabi. My lubimy bajki. Ale dlatego jesteśmy słabi. Dlatego Polska jest słaba. Dlatego Polska jest biedna. Dlatego Polska po 30 latach nie dogoniła Zachodu. Czy z tego, co pan mówi, wynika, że naszym zadaniem najtrudniejszym, najważniejszym jest wydrośleć? Chcieć być silnym. Chcieć być mocnym. Wie pan, panie aktorze, ja tak, pan wie, ja jestem fizykiem z wykształcenia, ja bardzo często pewne rzeczy tak porównuję do pewnego, pewnych zjawisk. A siła równa się masa razy przyspieszenie, czy jak to jest? Tak, ale proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że różnica potencjałów buduje energię. Tworzy energię zawsze. My żyjemy w genialnym miejscu Europy Środkowej, które to miejsce jest pomiędzy bogatym Zachodem a biednym Wschodem. A my jesteśmy częścią świata i najbardziej kreatywną. Tylu kreatywnych ludzi, ilu mieszka w Europie Środkowej, nie mieszka na całym świecie. Większość z nich zresztą już się wyprowadziła do Stanów. Ale rzeczywiście tu kreacji jest bardzo dużo. Czego nam brakuje, oprócz pieniędzy? Nam brakuje dobrego zarządzania.
My mamy słabą politykę, my mamy słabe instytucje. Ale czy myśli pan, bo zaczęliśmy od tych emocji. Czy myśli pan, że jakbyśmy teraz ruszyli w Polskę i zaczęli mówić projekt Wielka Polska, zresztą hasło raczej pisowskie, i mówili o sile, o potencjale, ludzie by to kupili, czy by uznali, nie ma w tym mocy, coś chrzanią. Nie, część by kupiła. Tak? Tak, bo Polska może być silna, bardzo silna, bo jest ciekawym państwem, jesteśmy naprawdę w dobrym miejscu, mamy naprawdę ciekawych ludzi. A jak sąsiad spod czternastki jeździ po Polsce teraz w tych dniach i mówi o tej Polsce, czuje pan w tym obrazie, który on maluje, czuje pan wizję silnej, dojrzałej, mocnej Polski? Przemawia do mnie. Tak? Facet do mnie przemawia. Muszę przyznać, że się zmienił, że się wyrobił jeszcze bardziej, że czuje swoją wartość i to poważną wartość i on jest niezależny. To jest w polityce, ja to poczułem, rzadkie, jak odszedłem z premierostwa. Ja wtedy poczułem, że ja jestem niezależny. Jak raz pan poszedł na randkę do niego, to pan stracił stanowisko. Nieważne, ale ważne jest to, że on jest niezależny. To znaczy, on jest niezależny finansowo. On jest nawet od KO niezależny. I właśnie to widać w każdej jego wypowiedzi. On nikomu nie podlega. On podlega sam sobie i stawia sobie cel, odsunąć PiS od władzy. Jak go znam, to by powiedział, że córce, żonie i wnukom jak najbardziej podlega. Okej, niech będzie. Być może. Nie znam aż tak głęboko jego rodziny, ale rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, to jest genialne, że on nie mówi przekazem dziennym. Kaczyński też mówi przekazem dziennym. Oni wszyscy mówią przekazem, dostają rano informacje, SMS-y i mówią tak, jak mają powiedzieć. A Tusk jest jednym z nielicznych w Polsce, który jest rzeczywistym, realnym liderem, jest niezależny, jest wolnym. Co by pan doradził sąsiadowi spod czternastki, żeby z proporcji 60-40 zrobiło się 50-50 znowu? Musi robić to, co robi, ale musi zagonić do roboty dużo więcej. Radziłby pan mu machnąć ręką na wspólną listę? Nie. Ja bym radził nie mówić już o tym, zakulisowo ich zachęcać, podniecać i różne rzeczy robić, żeby przyszli i oni przyjdą. Ja jestem naprawdę prawie, że w 90% przekonany, że oni przyjdą, bo oni rozłożą swoje partie. Najgorzej jest z lewicą. Oni nie rozpatrują możliwości pójścia do łóżka z Kaczyńskim, rozpatrują. Po wyborach? Tak? Rozpatrują. Rozpatrują takie rzeczy, są niestety są możliwe, ale świat pokazał dosyć brutalnie, że Kaczyński przystawki zjada, a PO nie. PSL było przystawką przez wiele, wiele lat i pozostało PSL-em. Wszyscy, którzy się związali z Kaczyńskim, są Kaczyńskim. Wszyscy się upodabniają do niego w 100%. Nie ma możliwości, żeby być kimś innym, jeśli jeść się z Kaczyńskim. Nie ma takiej możliwości. Więc oni wszyscy staną się Kaczyńskim, jeśli tylko zaczną z nim. I dla mnie jakby takim zaskoczeniem to jest właśnie... Roma z rekinem w akwarium się zwykle źle kończy. Dokładnie tak. I mnie zadziwia to, że bardzo intelektualnie wyrobieni ludzie na lewicy, właśnie tacy 40-letni lewicowcy, że oni tego nie pojmują. Że oni sobie robią na Orlenie zdjęcia, prawda, do social mediów. No tak, ale oni tego nie rozumieją, że lewicowego świata nie zrobi, że Kaczyński nie zrobił lecywilizacji. Każdy, kogo przytuli Kaczyński, staje się Kaczyńskim. To jest, będzie do niego podobny. Stał się pan Kaczyński? Nie, mnie nie przytulił i wtedy też to był inny Kaczyński, bo powiedzmy jasno, że po 10 kwietnia Kaczyński się zmienił radykalnie.
Ja dziś widzę, że on w tamtych latach miał już zadatki do tego. Część tych rzeczy ukrywał, tak jak pieniądze na przykład, tak jak różne swoje powiązania, czy powiązania swoich ludzi. Panie rektorze, ja pamiętam spotkanie z Kaczyńskim, moje ostatnie spotkanie z Kaczyńskim w 2006 roku we wrześniu, kiedy on mi mówi, muszę wziąć Macierewicza do likwidacji w USI. Ja mówię, nie bierz go, on jest regularnym... Świrem. No po prostu, no nie bierz, no przecież wiesz o tym, że on taki jest. Ja wiem, że on taki jest, ale dlatego... ja wiem, że on jest w stanie mi to zlikwidować i wiesz, ja ci gwarantuję, on nie będzie tworzył nowych tych, bo, no bo wiem przecież jaki jest, więc nie będzie tworzył. A jednak. A to pan nam obraz komplikuje, bo przez lata się mówiło, że Jarosław jest gorszy niż Lech, a teraz pan mówi, że Jarosław jest gorszy niż Jarosław. Tak, jest dużo gorszy niż Jarosław, absolutnie. A dlaczego jest gorszy niż Jarosław? Bo nie ma Lecha. A to jeszcze za mało, bo Polacy zabili Lecha i on musi się na Polakach zemścić. Polacy zabili? Tak, Polacy zabili. On oczywiście tych Polaków wyzywa, że my jesteśmy Niemcami za granicą i Bóg wie, i zdrajcami, i Bóg wie kim jeszcze, ale tak, on uważa, że Polacy mu zabili Niech pan jeszcze powie, dają panu żyć ci rządzący dzisiaj obecnie, czy średnio? No nie, no ja żyję obok. Tak? Ja nie żyję w państwie PiS, absolutnie. Okay. To jest państwo nie do życia, totalnie. To jest państwo, w którym, no nie wiem, od rana do wieczora musiałbym chodzić w kąt i wyrzucać z siebie czy złość. Czy dziś ale zachowuje pan w sobie cień nadziei na jest na końcu, tak? Nie, bo człowiek znajdzie swoje szczęście nawet w celi, więc ja szukam tego poza celą na razie, ale szukam poza, także poza PiS-em i poza Kaczyńskim, bo u niego nie ma szczęścia, u niego nie ma radości, u niego są pieniądze, ale tylko dostaną je wtedy, kiedy przekształcą się w niego, w Kaczyńskiego. Oni wszyscy są podobni do Kaczyńskiego, oni wszyscy są tacy sami jak Kaczyński, oni wszyscy mówią Kaczyński. Czy Malkowicz w polskiej wersji? Absolutnie. Bardzo panu dziękuję, panie premierze. Kazimierz Marcinkiewicz był dzisiaj moim gościem. Serdeczne dzięki. Dzięki bardzo.